Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej przed meczem Korona Kielce Wisła Kraków. Przed sobotnim meczem są z nami tradycyjnie pan trener Dariusz Dowczyk oraz Donald Guerrier, pomocnik Białej Gwiazdy. Poprosimy pana trenera o informacje kadrowe, jak zdrowotna sytuacja wygląda, plus wątek sportowy. Jest szansa na 10. mecz Wisły bez porażki. Dokładnie taką samą szansę mają Kielczanie, aczkolwiek dla nich to byłby historyczny wynik, bo takiej długiej serii 10 meczów bez porażki jeszcze nie mieli. Tak, wiemy poza zawodnikami, którzy wypadli za żółte kartki, to jest Denis Popowicz i Patryk Małecki, wszyscy są gotowi do gry, 18 już jest wyznaczona. Mamy pewnego rodzaju plan na ten mecz, bo 11 też już jest wyznaczona, także zawodnicy, ci, którzy będą grali w pierwszej 11, wiedzą już o tym, że właśnie w tym meczu wystąpią. No cóż, my mamy pewną serię spotkań bez porażki i chcemy ją podtrzymać również w Kielcach. Obydwu drużynom potrzebne są punkty nam, te punkty są potrzebne do tego, aby zapewnić sobie już na spokój w walce o utrzymanie. Kielczanie myślę, że podobnie rozumują. Pewnie po tym ostatnim spotkaniu, niefortunnym dla nas, bo straciliśmy bramkę w 93 minucie, myślę, że ten mecz z Kielcami będzie okazją do tego, żeby się zrehabilitować i zagrać zdecydowanie lepiej niż to miało miejsce właśnie przeciwko Termalice. Mogliśmy popracować przez ten okres wspólnie ze sobą, przeanalizować swoją grę w ostatnim spotkaniu, która nie była najlepsza, no ale też budować na chociażby tym, że ilu spotkań nie przegraliśmy i idziemy, myślę, w dobrym kierunku. Trzeba ten paset podtrzymać również w Kielcach. Jedziemy tam po zwycięstwo i tylko to nas interesuje. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Donald, you are coming back fast to the team. After 12-13 minutes, you scored a goal. So, are you hoping for next series like this, using these minutes? Yeah, but like it always for me, even the coach give me once in 1 minute, it's always like that on my head. I have to do the best, to do something to make my team win or to make my team happy. So it's always like that for me. Pytanie dotyczyło tego, że on dobrze wykorzystał swoje 12-13 minut w ostatnim meczu, strzelając gola dla Wisły. Niewiele brakowało, był to gol zwycięski. No, on mówi, że oczywiście nawet jeżeli dostanie od pana trenera minutę, to zrobi wszystko, żeby ją jak najlepiej wykorzystać, pomóc zespołowi i będzie szczęśliwy, że tą minutę na boisku właśnie otrzyma. Dzięki za mecz i jesteśmy otwarci na Państwa pytania. Może ja zacznę? Bartosz Karczyn, Polska Gazeta Kielce. Pamiętam, że rozmawialiśmy już po meczu z Koroną, że gdzieś tam taki niepokojący jest, Termaliką, że gdzieś tam niepokojący jest właśnie ten taki lekki spadek formy, co było widoczne już w grze Błęcznej, mimo wysokiej wygranej, no i przede wszystkim w meczu z Termaliką. Pan zdiagnozował już, co jest tego przyczyną? Mecz meczowi jest nierówny. Myślę, że akurat ten mecz w Łęcznej to było trudne spotkanie pod względem właśnie taktyki przebijania się 60 zawodników. Nie jest łatwo grając na wyjeździe. Być może wszyscy oczekiwali od nas, że tak jak w poprzednich spotkaniach będziemy szybko strzelali bramkę, prowadzili i prowadzili grę. No ale różnie się mecze układają i nie w każdym spotkaniu będziemy strzelali bramkę tuż zaraz po rozpoczęciu meczu. Czasami trzeba być właśnie cierpliwym i o tym mówiłem po meczu z Górnikiem Łęczna, że trzeba było być cierpliwym, żeby przełamać rywala, a później już jest łatwiej, kiedy tę bramkę strzelamy. Tak, w meczu z Termaliką był zupełnie inny obraz spotkania. Według mnie nie byliśmy na tyle skoncentrowani w takim stopniu, w jakim powinniśmy być w tym meczu. Przede wszystkim no, nie da się wygrać meczu nie angażując się w 100% w spotkanie, a ja to tak odbierałem, że chcieliśmy wygrać ten mecz najmniejszym nakładem sił, co oczywiście no, w porządku, niech tak będzie, ale nie jesteśmy jeszcze na tyle silnym zespołem, myślę, żeby sobie na to pozwalać. Trzeba się zaangażować w walkę, trzeba się zetrzeć z przeciwnikiem,
trzeba wejść w starcie, a umiejętności piłkarskie są na pewno po naszej stronie. Byliśmy blisko wyszarpania niejako trzech punktów, mówiliśmy tutaj o Donaldzie, który strzelił bramkę w doliczonym czasie, by z kolei stracić bramkę strzeloną nam przez bramkarza Termaliki w 93. To też świadczy o tym, że czy jako, niejako potwierdza tę tezę, o której mówiłem wcześniej, że nie byliśmy należycie skoncentrowani w tym meczu. Ale ja też zdaję sobie sprawę, że takie mecze drużyną się przytrafiają. Aczkolwiek no, chciałbym, żebyśmy zawsze wkładali maksimum wysiłku w to, co robimy, żebyśmy to, na co piłkarze teraz zapracowali sobie i właśnie te rzesze kibiców, którzy pojawiają się na stadionie, dziękując piłkarzom chociażby po takim meczu jak Zagłębiem Lubin, ale nie osiągnęliśmy celu, ale piłkarze i kibice wiedzieli, że zrobiliśmy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Żeby nie spuszczać z tonu, a po prostu szanować to i na tym budować. Kibic musi widzieć, że nawet jak się nie układa nam spotkanie po naszej myśli, to widzi piłkarzy na boisku walczących do ostatniej minuty o zwycięstwo. Mam nadzieję, że ten mecz właśnie z Koroną będzie też takim spotkaniem, w którym wyjdziemy skoncentrowani na 100% i walczący o 3 punkty. Właśnie, Korona, wiadomo jak w Kielcach podchodzi się do meczu z Wisłą, więc tam ten element właśnie wolicjonalny pewnie walki będzie dosyć istotny. No też będzie pewnie istotna gra w obronie, bo Cabrera w tym sezonie rzeczywiście, no to jest jego czas. 15 bramek strzelił, Wiśle również, więc czy będziecie w jakiś sposób specjalnie chcieli przeanalizować tego zawodnika i znaleźć recepty na jego. Przeanalizować zawodnika oczywiście, że tak. Korona na swoim terenie jest bardzo groźna, że zresztą zespół, który bazuje na przygotowaniu fizycznym, na stałych fragmentach gry i na zawodniku, który ostatnio, tak jak Pan powiedział, strzela im dużo bramek, czyli Cabrera. Trzeba na niego zwrócić uwagę, bo piłka go szuka w polu karnym i często te sytuacje zamienia na bramki. Chwila nieuwagi może naprostować właśnie utratę gola. Ale to nie tylko, tak jak mówię, Cabrera. Żeby Cabrera dochodził do czystych sytuacji, to musi mieć podania od swoich partnerów, co też no, trzeba udaremniać takie próby podań do tego zawodnika, bo jest w wysokiej formie. Trzeba uważać na stałe fragmenty gry, rzuty wolne, rzuty rożne, bo Korona ma też kilku zawodników o dobrym wzroście, z którymi trzeba by było w polu karnym walczyć i pewnie tak będzie. Tego nie unikniemy, czyli pełna koncentracja właśnie przy takich fragmentach, kiedy będziemy musieli się bronić, żeby nie dopuszczać do środkowań i właśnie szczególnie zwrócić uwagę tutaj na zawodnika, czyli na Cabrera, który ostatnio strzelał. A wariant z bramkarzem w polu karnym przy rzucie rożnym będzie przygotowany? Nie, myślę, no, przeżyliśmy to. Już to przeżyliśmy. Myślę, że nawet jakby doszło do takiej sytuacji w końcu, w które spotkania, to oddelegujemy kogoś, kto będzie w tym momencie pilnował bramkarza. Panie trenerze, kto będzie wyznaczony do rzutów karnych po nieobecności Popowicza? My zawsze kilku zawodników, którzy się zgłaszają do tego, żeby wykonywać rzuty karne, to i piłkarze no, generalnie ćwiczą stałe fragmenty. Mówię stricte o rzucie karnym. Uderzają. Nie ma teraz Denisa. Gwarantuję, że będzie jednym z zawodników, to pewnie będzie Zdenek, Ondraszek. Co do drugiego i trzeciego, bo takie warianty też są, na pewno nie będzie problemu z wyborem takiego piłkarza. Paweł gdzieś wyrzucił z głowy już ten rzut karny z meczu z Piastem i zgłasza się? Czy? Paweł zgłasza się, oczywiście. Ja myślę, że to jest dobry objaw, przejaw takiej pewności siebie. Znam to z autopsji, kiedyś też nie strzeliłem bardzo ważnego rzutu karnego, by w następnym meczu jedenastkę wykorzystać, także. No chciałem jeszcze zapytać o te rzuty karne, jak on podchodzi do nich, czy tak zero-jedynkowo, to znaczy trafione to dobrze, nie trafione to źle, czy będzie miał styl wykonywania jedenastek przez Popowicza? No za każdym razem na podnosił ciśnienie, wpadało, ale a z kolei jak Ondraszek strzelił, to tak wszyscy, no, to musiało wpaść. No, oczywiście najlepsze jest to, żeby zmylić bramkarza, strzelić przeciwny ruch, który bramkarz się rzuca.
Ale tak jak on powiedział, zero-jedynkowo, to co w siatce to jest najważniejsze, czy to jest pod pachą, czy bramkarz piłki dotknął, jeżeli jest dobrze wykonany rzut karny, no, bramkarz nie powinien mieć szans. Stojąc oczywiście do ostatniego momentu, zgodnie z przepisami na linii, tak? Ale takie przykłady mieliśmy już światowej klasy piłkarzy, którzy rzutów karnych, kiedy no, jest presja kibiców, przesądzenia o wyniku, tych rzutów karnych nie strzelali. Tak, możemy sobie zacząć, nie wiem, od Kazimierza Dejny poprzez Michela Platiniego i wielu, wielu innych, którzy no, świetnymi piłkarzami byli, ale w pewnym momencie też z rzutu karnego potrafili się pomylić. Chciałem nadal zapytać, jak się jego życie zmieniło ostatnio i czy to, co się w jego osobistym życiu wydarzyło, dodało takiej siły, bo miałeś okazję po przebiegu bramki w ostatnim meczu dedykować ją komuś, prawda? Donald ma, ja bym odpowiedział za Donalda, Donald ma trudny teraz okres, mija, ma się dobrze, robi w pieluszki, Donald nie przesypia nocy, ale ja? Myślę, że na zgrupowaniu prześpi się i będzie gotowy do gry. Tak. Ale mija ma się dobrze. Tak, wszystko. Teraz odpowiadaj. Takie siły ci daje rzeczywiście? Do you have strength, more strength because of that, what happened with your baby, that extra strength or motivation? Yes, like even it wasn't born, I think it would be the same. Issue is born last time, it was my dream to score the same day she was born, but I didn't score. The second I did it, and the third I did. I think first it's for her and so far and so on, it's sure we don't win. And then we're gonna find to see what we can do better for the next day. To wracając do tego meczu jeszcze z Termaliką, zastanawiam się, dlaczego my nie zrobiliśmy kołyski dla Donalda, kiedy on strzelił bramkę. Być może to przedłużyłoby trochę spotkanie i nie doszłoby do sytuacji z rzutem rożnym. Ale skoro już Donald mówi, że od razu chciał trafić do siatki, jak tylko doczekał się narodzin maleństwa. Natomiast nie udało się to od razu, ale udało mi się to w kolejnym meczu, tak, trzecim i była szansa celebrować, także jest dodatkowa okazja, dodatkowa radość i motywacja. Mam nadzieję, że Donald będzie miał to celebrować i tym razem zrobimy kołyskę w Kielcach. Może być. Czy jeszcze jakieś pytania Państwo mają? Ja mam jeszcze pytanie odnośnie tego składu, bo mówił Pan, że jest jedenastka, że jest pomysł. Czy to już jest ten moment, o którym niedawno rozmawialiśmy, że będzie trochę próby, dwie zmiany wymuszone, bo po żółte kartki, natomiast czy poza tym jeszcze czy możemy się spodziewać szansy dla tych zawodników, którzy grali mniej? Ja myślę, że jeszcze jesteśmy blisko. Oczywiście dwie wymuszone teraz zmiany na mecz z Koroną, ale jeżeli, tak jak mówię, wszystko pójdzie po naszej myśli i tak jak z Panem rozmawiałem, to naprawdę ten wywiad jest prawdziwy i aktualny, żeby dać szansę czy Piotrkowi Rzymu, czy Krystianowi Kujowie, czy żeby więcej zagrał Krzysiek Drzazga, Alan Uryga, Tomek Cywka, to są piłkarze, czy Witalij Bałaszow, to są piłkarze, którzy w tych ostatnich spotkaniach chciałbym, żeby się pokazali na boisku, przypomnieli kibicom, potwierdzili, że są pełnowartościowymi zawodnikami Wisły Kraków. Czyli co, Arek musi dostać żółtą kartkę, wtedy będzie... Nie, absolutnie. Niech Arek nie dostaje żółtej kartki do końca sezonu. Oczywiście no, każdy wariant trzeba brać pod uwagę, ale nie gra do końca. Niech zostanie na tych 11 i to jest ważne ogniwo naszej obrony i nawet jakbyśmy mieli cokolwiek zmieniać w defensywie, to dobrze mieć Arka na ławce rezerwowych. Jeżeli są jeszcze pytania, to bardzo prosimy. Jeśli nie, to przypominamy jutro 20:30 w Kielcach mecz Korona Wisła. A korzystając z okazji i z tego, że transmisja jest na żywo do naszych kibiców, chcielibyśmy zaprosić również na mecz 6 maja przy Jagiellonia z Jagiellonią Białystok, godzina 20:30. Parę słów na pewno do kibiców od Pana trenera. Oczywiście. Mamy końcówkę sezonu i
tak jak mówię, jeszcze nie jesteśmy w domu. Walczymy o kolejne punkty, walczymy o zwycięstwa, walczymy o to, żeby kibice przychodzili na stadion i dopingowali nas, żeby się mogli cieszyć naszą grą, zwycięstwami, bo tak jak powiedziałem, to kilka spotkań bez porażki to jest coś, czym możemy się wspólnie radować, a myślę, że przecież no, o to chodzi, żeby kibic wychodził ze stadionu zadowolony po dobrej grze zespołu, po zwycięskich meczach. Także zapraszamy na stadion, zapraszamy kibiców na to, żeby do tego dopingujemy, żeby nas wspierali, żeby byli z nami, żeby na stadionie było głośno, żeby byli z drużyną. Well, you're broadcasting the press conference live. Would you like to say something to the fans in Polish or English to invite for the game against Jagiellonia? What I can say to the fans, keep doing this job they do, because the team we need them. Without fans, we don't have team. Without team, we don't have fans. It's been like, I need them, they need us. You understand what I mean? So I invite them to every visual game, not only one game. It's not only derby, it's not only league game. It's every game is important for us. So I think we'll be one of the biggest support when we have them with us. Donald też zaprasza oczywiście na mecz z Jagiellonią, a nie tylko z Jagiellonią. Każdy mecz jest ważny. Jesteśmy razem, nie ma drużyny bez kibiców, nie ma kibiców bez drużyny. Także chodźcie, wspierajcie, prosi Donald, bo ten doping jest nam bardzo potrzebny. Bardzo dziękujemy.